Młodszy brygadier Robert Liczerski, oficer prasowy Komendanta Pamiętowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W godzinie 7.19 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie firmy ADM, która zajmuje się produkcją biopaliw, doszło do pożaru hali magazynowej. W tej hali magazynowej magazynowane były środki chemiczne, m.in. kwas fosforowy, cytrynowy 50%, estry, oleje, glicerydy i glikol propylenowy. Na miejsce zostało zadysponowanych łącznie 14 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Elbląga w ilości 3 zastępów. Działania na tę chwilę są opanowane, pożar mamy wstępnie ugaszony. W budynku doszło prawdopodobnie do wybuchu, w wyniku czego zawaleniu uległ strop oraz dach i częściowo ściany magazynu, który był zbudowany z murowany. I w tej chwili próbujemy dotrzeć do ostatnich zarzewi ognia. Rozpatrujemy też częściową rozbiórkę tego magazynu, żeby dokładnie ugasić pożar. Thank you.